Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, północno-wschodnią i wschodnią Europą niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem pola wysokiego ciśnienia. Dziś na południu sporo słońca, z kolei nad Wyspami Brytyjskimi, Skandynawią, północno-wschodnią i wschodnią Europą, a także miejscami w centrum sporo chmur i deszcz. Na wschodzie i w centrum pojawią się burze. W Moskwie na termometrach około 17 stopni, a na południu w Madrycie aż 39. I przejdźmy do mapy kraju. Dziś najdłuższy dzień w tym roku, bo rozpoczęło się astronomiczne lato. Zachmurzenie małe i umiarkowane, a miejscami zachmurzenie duże w Bieszczadach i na Suwalszczyźnie, i tam mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu do 25 we Wrocławiu. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, na barometrach w południe około 1015 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.